Rodzaje życzliwości. Poor Things to film, który wrzuca nas w sam środek świata rządzonego dziwacznymi, niewypowiedzianymi regułami. To świat, w którym presja społeczna jest spotęgowana, doprowadzona do absurdalnych wręcz ekstremów. Lanthimos nie wyjaśnia tych zasad wprost. Zamiast tego pozwala nam je sobie poukładać poprzez obserwacje i reakcje bohaterów. To tworzy ciągłe poczucie niepokoju. Nigdy nie jesteśmy do końca pewni, co jest akceptowalne, a co nie. To uczucie niepewności potęguje jeszcze bardziej styl wizualny filmu. Rodzaje życzliwości. To film, który rozkwita w niewypowiedzianym. To świat, w którym oczekiwania rzadko są wypowiadane, a jednak ich ciężar jest stale odczuwalny. Szczególnie widać to w filmowym ujęciu związków. Bohaterowie są wrzucani w relacje, które wydają się z góry ustalone, niemal transakcyjne. Czujemy, że wypełniają społeczne role, zamiast dążyć do prawdziwej więzi. To tworzy namacalne napięcie pod powierzchnią ich interakcji. To napięcie potęguje niezdolność lub niechęć bohaterów do wyartykułowania swoich pragnień. Komunikują się za pomocą znaczących spojrzeń, niezręcznych ciszy i pasywno-agresywnych uwag. To tworzy wrażenie tlącej się frustracji, która grozi wybuchem w każdej chwili. Lanthimos po mistrzowsku wykorzystuje to niewypowiedziane napięcie, aby utrzymać widza w napięciu. Nigdy nie jesteśmy pewni, jak zareagują bohaterowie, ani co zepchnie ich na krawędź. Ta nieprzewidywalność jest jedną z największych sił filmu. To badanie niewypowiedzianych oczekiwań dotyka uniwersalnego ludzkiego doświadczenia. Wszyscy odczuliśmy ciężar norm społecznych i presję konformizmu. Rodzaje życzliwości po prostu wyolbrzymiają te naciski, stawiając przed nami krzywe zwierciadło naszych własnych lęków i niepewności. Rodzaje życzliwości to film o złożonej grze między miłością, kontrolą a autonomią. Bohaterowie walczą o dominację w swoich związkach. Lanthimos zaciera granice między miłością a manipulacją. Ta dwuznaczność skłania do myślenia. Film bada, jak oczekiwania społeczne kształtują nasze rozumienie miłości. To pełne niuansów spojrzenie wynosi film ponad ramy gatunkowe. Aktorstwo w rodzajach życzliwości ma kluczowe znaczenie dla kreowania niepokojącego tonu filmu. Emma Stone daje brawurową rolę kobiety zmagającej się ze swoją nowo odkrytą sprawczością. Willem Dafoe jest równie imponujący jako mężczyzna walczący o utrzymanie kontroli. Udaje im się znaleźć momenty czarnego humoru w ponurej rzeczywistości filmu. Sekcja piąta. Ścieżka dźwiękowa niepokoju. Muzyka w rodzajach życzliwości odgrywa kluczową rolę w budowaniu niepokojącej atmosfery filmu. Dźwięki są często dysonansowe i drażniące, odzwierciedlając stany emocjonalne bohaterów i ogólne poczucie niepewności. Lanthimos często wykorzystuje muzykę diegetyczną, często pochodzącą ze świata przedstawionego, aby stworzyć wrażenie spotęgowanej rzeczywistości. Muzyka ta jest często używana ironicznie, kontrastując z działaniami bohaterów i dodając filmowi czarno-komediowego tonu. W filmie pojawiają się również momenty przejmującej ciszy, które często są bardziej wymowne niż jakakolwiek ścieżka dźwiękowa. Te chwile ciszy potęgują napięcie, pozostawiając widza w niepewności co do każdego słowa i gestu bohaterów. Sposób, w jaki Lanthimos wykorzystuje dźwięk, jest tak samo przemyślany i skuteczny, jak jego praca z obrazem. Rozumie on siłę dźwięku, która potrafi manipulować emocjami widza i tworzyć specyficzną atmosferę. Ścieżka dźwiękowa z rodzajów życzliwości nie jest łatwa do zapomnienia.
pozostaje w głowie na długo po zakończeniu seansu, dodając kolejną warstwę dyskomfortu do i tak już niepokojącego doświadczenia. Sekcja szósta. Znajdowanie humoru w grotesce. Rodzaje życzliwości odnajduje humor w nieoczekiwanych miejscach. Groteskowe obrazy i czarny humor zaskakują widza. Reakcje bohaterów na absurdalne sytuacje tworzą komizm. Kamienne twarze bohaterów dodają absurdalnego komizmu. Lanthimos obnaża hipokryzję norm społecznych. Wyolbrzymiając je, ukazuje ich śmieszność. Humor i groza to znak rozpoznawczy Lanthimosa. Sekcja siódma. Znak firmowy. Lanthimosa. Surrealizm. Rodzaje życzliwości to doskonały przykład charakterystycznego dla Yorgosa Lanthimosa surrealistycznego stylu. Film jest pełen onirycznych obrazów, dziwacznych scenariuszy i wszechobecnego poczucia niepokoju, które pozostaje na długo po napisach końcowych. Surrealizm Lanthimosa nie jest jedynie stylistyczny. Jest on głęboko spleciony z tematyką filmu. Tworząc świat, który funkcjonuje według własnej, dziwacznej logiki, zmusza widza do kwestionowania własnych założeń dotyczących rzeczywistości i natury ludzkich zachowań. To surrealistyczne podejście pozwala Lanthimosowi zgłębiać złożone tematy w sposób wciągający i prowokujący do myślenia. Nie boi się on prowokować widza, wprawiać go w zakłopotanie i zmuszać do konfrontacji z trudnymi pytaniami. Rodzaje życzliwości to film, który zostaje z nami na długo po seansie. Jego surrealistyczne obrazy, niepokojący ton i skłaniające do myślenia tematy wciąż rezonują, prowokując do rozmów i kwestionując nasze postrzeganie świata. Sekcja ósma. Rodzaje życzliwości. Poor Things. Naturalna ewolucja stylu. Rodzaje życzliwości można postrzegać jako naturalną ewolucję charakterystycznego stylu Lanthimosa. Choć film ten ma wspólne elementy tematyczne i stylistyczne z jego poprzednimi dziełami, to jednak idzie on o krok dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o wizualną narrację i złożoność tematyczną. Wzmożone poczucie surrealizmu, widoczne w scenografii i wyborach narracyjnych, pokazuje reżysera coraz bardziej pewnego swojej unikalnej wizji. Lanthimos nie boi się sięgać po groteskę czy absurd, wykorzystując te elementy do eksplorowania ciemniejszych stron ludzkiej natury. Rodzaje życzliwości pokazują również dojrzałość w eksploracji tematów przez Lanthimosa. Film z czarnym humorem i surrealizmem porusza tematy kontroli społecznej, natury tożsamości i dążenia do wolności. Choć rodzaje życzliwości mają wspólne DNA z poprzednimi filmami Lanthimosa, to jednak stanowią znaczący krok w ewolucji tego filmowca. To odważniejszy, bardziej ambitny film, który umacnia jego pozycję wyjątkowego głosu we współczesnym kinie. Sekcja dziewiąta. Film, który pozostaje z nami na długo. Rodzaje życzliwości to nie jest film, który oferuje łatwe odpowiedzi czy pocieszające rozwiązania. To film, który pozostaje w głowie, prowokując do refleksji i dyskusji na długo po napisach końcowych. To niepokojące połączenie humoru, grozy i surrealizmu tworzy niezapomniane i skłaniające do myślenia widowisko. Film Lanthimosa jest wyzwaniem rzuconym przeciętności, przypomnieniem, że świat jest dziwnym i często niepokojącym miejscem. To film, który pozostaje z nami nie dlatego, że łatwo go oglądać, ale dlatego, że odważa się stawiać trudne pytania i eksplorować ciemne zakamarki ludzkiego doświadczenia. Rodzaje życzliwości to dowód na siłę kina, które prowokuje, zmusza do myślenia i pozostaje z nami na długo po zapaleniu świateł.
to film, który trzeba zobaczyć, omówić i przedyskutować, co zapewnia mu miejsce wśród ważnych dzieł współczesności.